te deseo el mal, pero ojalá se te escape mi nombre. Cuando lo hagas, baby, no te asombres. Yeah. Los dos sabemos que no me mereces. Yeah, lo sé. Yo perdí mi tiempo. Yeah, y tú alguien que te amaba. Es que eso no lo entiendo. Yeah, si es que Buda me besaba, no sé qué imaginar. Miałem jechać po pączki, ale Ewa się zbuntowała i powiedziała nie, żadnych pączków. I teraz muszę jeść takie suchary. To są normalnie jakieś... To są normalnie jakieś kpiny, co ona tutaj wyprawia. Jakiś mobbing stosuje. Przyjechałem sobie z tych Włoch, a tutaj jest tyle śniegu, że normalnie trzeba chyba wracać do raju, do Włoch. Mówi, że trzeba odśnieżyć. Co będę odśnieżał, jak zaraz ten? O. Tak. Trzeba odśnieżyć. Bo to normalnie zakrawa na jaja, co tu się dzieje. Co jest? Śniegiem jest rozpuszczony śnieg, tam lód, wiesz. Gdzie tak? No na chodnikach. Lód zamarł i jest ślizgawica. Jo? A o 7 rano to mówisz, czy był taki mróz? Tak, proszę Państwa, kawka już zrobiona. Ewa mnie ucisza, bo dzieci jeszcze śpią. Jakby nie chodziły spać o 22, a do 3. Czwartej. O czwartej. Nie, Igor to o 10 poszedł, nie? Chcesz kawkę? A tu jest w środku ten. Gotowałem z tym. Z metalem? Tak. Fuj, aluminium. Ajkej, jaj. A szukałem tego do przygniecienia kawki, a tam w środku było. Najpierw to mleko, bo mam ile kawy. Co byś jadła? Jeszcze nie ustaliłam tego. Stawiam na galaretę. Aha, galaretę. Ewa będzie jadła tą galaretę, którą sobie zrobiła, ale jeszcze takiej mięsnej galarety normalnie nie jadłem, mówię wam. Nie jadłem takiej galarety mięsnej jeszcze. Tyle mięsa tam jest i w ogóle ten bigos, co zrobiła na święta, tyle kiełbasy, tyle mięsa, to nigdzie takiego bigosu nie ma, ale jaki dobry. I tam mówiłaś, jeszcze jest ten, jakiś ten, golonka, tak mówiłaś? No pewnie, w bigosie. No. A flaczki jakie dobre, no słuchajcie, no to jest poezja normalna. I nie miałeś flaczków? Dwa słoiki tam gdzie. No flaki jeszcze są. Innymi słowy, wszystko no, bardzo dobre. Ja tam. Je tam. Słuchajcie, wychodzę z domu, idę odśnieżyć. Idę odśnieżyć, bo zobaczcie jak nawaliło. Tyle śniegu nawaliło. I kto to samochodem wyjedzie teraz później? Tylko nie wiem gdzie łopata jest, bo już się parę lat nie odśnieżało. Czapę trzeba ubrać. Bo łeb wieje. Wieje w łeb. Wieje w łeb.
cabeza te siento, yeah. Como cosa comedia en China, yeah, yeah. Aprendí mi soledad, no de las mujeres. Fingir que no te hirió, eso doble duele. Es como siendo un sol viviendo en la nieve. Esto es un juego y nada más. Si falla ella, perdemos todos sin hacer yo nada. Baby, es que ya está. Fuiste muy bella, pero por dentro no tenías nada. Por eso yo no espero nada de nadie, pero todo es mi amor. Ya no. Baby, yo te voy a ser muy honesto. No te quiero aquí, ya no. Ya no. Yo perdí mi tiempo, yeah. Y tú alguien que te amaba. Es que eso no lo entiendo. Igorku, ja od śnieża, a ty co się bawisz tutaj? W telewizji siedzisz? Zobaczcie, ładnie odśnieżyłem. Tak, odśnieżyłem. Nie ma co tutaj zdzierać, bo później sobie bączki porobię renią na tym. A tutaj jest nasza choinka. Taka już zaśnieżona jest. Ewa ją zdjęła zanim przyjechałem, kurczę. No, a tutaj mamy dalej zielono, nie? Kwiatuszki. A Finka przyszła, bo pani poszła do mamy, nie? Finka przyszła i teraz wyczekuje za panią. Nie, nie, trzeba było nie przychodzić, trzeba było tam siedzieć. Już mi Finka odniosła, po co miałabym mieć kapcie na miejscu? Jedziesz ze mną? A chcesz? Nie. To nie jadę. Jadę wymienić opony? Nie, to nie ma sensu chyba. Nie ma sensu, bo co, tam będę siedziała w samochodzie. Właśnie. Jadę wymienić opony, bo Ewa mówi, że zima idzie, no ale to się mija z celem chyba. Wymienianie opon, nie, Ewka? Dobrze, jadę wymienić. Bo mam, co innego jakbym nie miał, to bym musiał kupić prawdopodobnie. Ale skoro mam, to wymienię. O, są oponki. Jeden sezon jeżdżone tylko. Firmy, nie wiem jakiej. Jakiej fińskiej, ale skoro jedną zimę przetrwały, to i przetrwają drugą. No. W sumie to chyba wiem jakiej, znaczy nie wiem, bo musiał przeczytać tutaj nazwę. W każdym razie jak chcecie wiedzieć. O, jaki tu bałagan. To jest filmik, oj, nie widać mnie. To jest filmik na kanale o tych oponach, jak je dostałem. Skąd je mam. Także i testowanie przez pierwszy rok. Także jak jesteście ciekawi, no to możecie sobie obejrzeć filmik i wtedy będziecie wiedzieć. Staraj się, staraj. Ja już ręce umyłem i widzisz. Od nowa. Teraz pobrudzisz mi tam w renim. Jest brudne, trzeba by może jechać. Nowy samochód kupić. Nie. Jak nie? Trzeba by jechać, chyba gdzieś go wyprać, wymyć. Jeszcze jak ma służyć nam przez 10 kolejnych lat. Nie? Tak. Dobra, to jadę. Jest tam ładnie, żeby było widać. Cały palki. Psycha jest jednak z Orana. I to ostro. Dzieci. Dzieci. Na zimowych się lepiej kręci te. Tak? Jo, niż tutaj. Dobra, dawaj, jadę do wymienić te, kurczę. Zaraz będę wyjeżdżał.
swego czasu, znaczy wjeżdżał na wymianę, tylko wyjedzie gościu samochodem. Swego czasu jeździłem do pewnej takiej firmy przy drodze głównej i nie było tak, żebym od ręki wymienił. A tutaj już chyba od 3 czy od 4 lat jeżdżę i praktycznie raz mi się chyba zdarzyło, że jeden samochód był, a tak to od ręki normalnie. Tutaj chyba mniej osób wymienia, nie wiem dlaczego. Tak trochę jest z ubocza to i dlatego może przy drodze to może więcej osób, a cena w zasadzie taka sama, także wymienię, tutaj będzie gitara. W sumie na takie śniegi to by się łańcuchy przydały. Na łańcuchach też by można było poszaleć, tylko że na drodze akurat śniegu nie ma, tylko na takich właśnie, tak jak u mnie na podwórku, nasypało i trzeba było odśnieżyć. Słońce wali. Jadę jeszcze paczkę odebrać jedną, bo mi Ewa dzwoniła. I ten. I pokręcimy bączki trochę na podwórku, bo tutaj jest duży plac, fajnie się kręci i powiem wam, że lepiej jest na tych zimowych kołach, jednak coś one dają, coś dają. Na pewno, czekajcie, gdzie to ja mam jechać? Tutaj. Dobra, to jedziemy paczkę odebrać i będzie gitara. Chciałem, żeby mnie Ewka nagrała, ale ona coś tam robi. Więc się sam nagram. Sam się nagram. I zobaczymy, czy lepiej się kręci bączki, czy gorzej. Zdecydowanie lepiej, ale nie chciałem rozwalić garażu tutaj. Tam na tym placu było lepiej. Trochę było więcej miejsca, no ale trudno. No, to tak się kręci, jak się kręci. Tam na placu, tak jak mówiłem, jest lepiej, bo jest duży plac. A tutaj nie chciałem urwać trochę garażu, bo można by urwać garaż. No ale tam... Tam się fajnie pokręciło i do przodu, i do tyłu. Jednak jest różnica między kręceniem na letnich, a kręceniem na zimowych. Nie? Zimowe trochę bardziej mają przyczepność. Pomimo wszystko. Kurczę. Tutaj byłem zawieść takie... Zawieść takie plastiki do tego. Do zrobienia i zobaczcie, jaka ładna dróżka tu jest. Nie? Dobrze, że akurat opony się założyło. Kurczę, może to cofnę trochę. O! Że się opony, kurczę, przyciszcie się trochę. Się opony założyło, bo inaczej to tutaj by mogło mnie pociągnąć parę razy. Tam dalej jest już lepiej. Tutaj najgorzej, kurczę. Im dalej od cywilizacji, to jest niezbyt ciekawie. Osobówką to ja, wiecie, lubię po takich jeździć. Szczególnie jak jest ten. Jak są zimowe, bo wczoraj jechałem na letnich jeszcze, to normalnie nie da rady, naprawdę. Myślałem, że na zimowych będzie to samo, a na zimowych jest o wiele, wiele lepiej. Najlepsza to jest taka właśnie breja, a najgorsze to jest takie wyślizgane, bo to zimowka nic nie da, bo poleci, ABS od razu się włącza. I dobra, i tu będziemy skręcać. A ciężarowym, no to już lepiej nie mówić, jak się jeździ, szczególnie na pusto to... Tragikokomedia się dzieje wtedy. Możesz obalić marki we mleku i powiedzieć, mieli się do przeradzenia. Jak termomiczne go zrobiłem? No tak, zakalnie. Robisz tą kawę, czy? Zostawiam wodę, tak, makowiec pokrojony. Fajnie. Robimy kawkę. Oczywiście, że tak. Będzie super.
kawka wypita, ciasto zjedzone. Trzeba jechać teraz do miasta, załatwić parę rzeczy. Ewka jeszcze została do pija, a ja już przyszedłem. Tak szczeka, że aż strach, to Sonia. Tak ubierasz się? Finka, jedziesz a z nami? Się kąpię tam znowu. Donia? Bez przerwy się kąpię. No, a jeszcze 18 lat nie ma. Co będzie po 18? To ja sobie nie... ona wyjeżdża. Gdzie? Gości jadą. Jo? Mhm. Imprezka jakaś? Nie, tam imprezka. Mała imprezka. Dobra, ja ubieraj się, jedziemy. Też muszę iść do łazienki. Dobrze. W sklepiku kupiliśmy parę ciekawych rzeczy. Joe Pokerka Doni, bo niedługo będzie miała urodziny za 3 dni. Także już jej kupiłem, żeby miała co gościom postawić, nie? No. Joe Pokerka ci, Donia, kupiłem. Jak będziesz miała imprezę? No super, dzięki właśnie, bo miałam wam pisać, żeby zapytać. No, tylko coli nie kupowałem, to... Fajnie, super, z lodem. Nie? Irlandczycy przecież nie ten. Irlandczycy piją tylko z lodem, czy tam bez lodu, nie wiem już teraz sam. Dobrze, a tutaj są, moi mili, takie różne produkty, które będzie Ewka robiła tort dla Doni. Tylko to jeszcze oczywiście... Dwa torty, właśnie, i dla nas, i dla Doni. Tylko to jeszcze nie wszystko, tu są niektóre rzeczy, ale jeszcze dokupimy jutro. Jakie to put produkty? Takie put produkty, no. A tu musimy wymienić. Dlaczego? Bo co jaja ze mnie robisz? Raz, dwa, trzy. Najpierw zrobimy za cztery. Nie, piątkę trzeba wrzucić. Co? Piątkę trzeba wrzucić. A? No. Szkoda, może 5 zł. Dawaj, Sławek, bo... Ale 5 złotych. Dawaj, szybko. Dobra, raz. Oj, światło. Nawet światło dostajesz, jak wrzuciłeś pieniądz, widzicie? 5 złotych, nie pomyliłem się, bo wiecie, by mogło być. Poczekaj, grubo. Ja się odsunę, bo tu zachlapiesz swój... Jak nie szczotką? A czym? Ręką. Przestań. To jest ta aktywna piana? Tak. To grubo. To nie jest piana. Renia już tak brudna jest, że ostatnio oparłam się, a tu cały bok od kurtki brudny. Mówię, trzeba się wziąć i to zrobić. No to... Żebyście nie myśleli, że ja nigdy nie myłam samochodu, to was rozczaruję. Myłam. Myłam i przez następne 3 dni tak mnie ręka bolała od tej dyszy, że sobie pomyślałam, jednak to jest męskie zajęcie, aczkolwiek widzę, dziewczyny to są dziewczyny, nie? Dziewczyny tam się za wszystko biorą i widzę, że myją i tak raz mówię, przecież to nie może być ciężkie. Ciężkie nie jest. Laski myją. Kanika, majtka, bez majtek też myją. Ten zaraz tam, nie? Zaraz tak. Wiadomo, głodnemu chleb na myśli. Mycie. To jest chyba ta piana. Sławek mówi tak. Byłem wymienić te opony na zimowe. Patrzę, a tam nowe tarcze, nowe klocki, nowe hamulce, a ty chciałaś nowy samochód kupować. Jak ty masz tu wszystko nowe. Wszystko, czyli wiecie, klocki, hamulce i tarcze. Ale idzie mróz. Czuć w powietrzu. Dopadało u nas śniegu. U was na pewno też, bo widziałam z całej Polski, pokazywali dzisiaj, no to wszędzie. Aha, zapoci nam się obraz. A jak pachnie, no. Ja
teraz te myjnie to są fajne, mają destylowaną wodę. Nie zostaje ślad na szybach. Nie to co kiedyś z kamieniem ta woda i szybko trzeba było wytrzeć. Do sucha. W domu też nie warto się już mordować z tym. Nawet jak ktoś ma kerszer, to po co? Jak to piątaka kosztuje i na spokojnie. Renia jak nowa. Ile tu czasu zostało? A, tu czasu nie pokazują. Co on mi zrobił? Jaki szalony. Na błyszczaczek zrobił. Fajne tak. Fajnie, fajne. To z nabłyszczaczem jest, nie? Tak. Nie? Zrobił do góry i proszę. Czy to poważne? Ludzi nie należy, to tak jest. Czysty. Tamte paluchy to od środka są już. Tutaj koreczek widzę, od, to już od środka. Renta czysta jest. Super. Super, nie? Latem tu przyjechali się spryskać. No wsiadaj tutaj. A no tu ja prowadzę. Przecież Ewa. Ewa ma przyuczanie do... Przyuczanie jeszcze w środku trzeba wysprzątać, ale w środku to już... To już Ewa. Nie, w środku to już latem. Latem. Zobacz, jak odjeżdżamy, to już światło się zgasiło. Widziałeś ty? A ta kurczę mądra bestia. Jedziemy do domku.